wszystkim, tutaj Eddie Man z kanału Retro Swetron. Dzisiaj, mam nadzieję, skończymy Elvirę 2 Szczęki Cerberusa, choć, jak wiecie, nie jest łatwo. Poprzednim razem zakończyliśmy naszą przygodę na tym, że nie mogliśmy dogadać się z duchownym, ponieważ brakowało nam linii dialogowej, żebyśmy go poprosili o to, żeby nam krwią wymalował pentagram. Myślałem, że mam wszystko, ponieważ przeczytałem w Computer Studio oczywiście. Tak, w tym Computer Studio. Przeczytałem takie zdanie. Kiedy wskrzesisz go do życia, zrobi on dla ciebie pentagram. Jednak wcześniej będziesz musiał dać mu kielich napełniony krwią. Znajdziesz go na ołtarzu z 10 czarnymi świecami w studiu numer 2. Krew natomiast jest w półmisku, który znajdziesz w jadalni. Wtedy dopiero duchowny narysuje krwią na parkingu pentagram. No i myślałem, że jest problem z napełnieniem tego kielicha krwią. W nawiedzonym domu podeszliśmy tam do tego półmiska, próbowałem napełnić. Nie dało się. I dostałem komunikat, że są potrzebne test tubki. Ja tych testówek już nie miałem. Co zrobiłem? Cofnąłem się. Do, powiedzmy, byłem prawie przy końcu gry, jak wiecie. Już się z gąską witałem, już w ogródku byłem, ale niestety pomyślałem, że brakuje mi tych testówek i do tych testówek należy napełnić krew. Cofnąłem się do jakieś 2/3 gry do tyłu, czyli do 1/3 gry. Tam, gdzie te testówki były jeszcze puste. I przeszedłem od nowa, słuchajcie. Katakumby, pajęczą grotę. No i zdobyłem te testówki. Ale okazało się, że to nie są. Prawdopodobnie to nie jest problem testówek i nalanej do niej krwi. Tylko problem tkwi chyba gdzie indziej. A gdzie? Zobaczcie. Cofnijmy się troszeczkę w czasie do tyłu. Jeszcze nie wskrzesiliśmy duchownego. Jeszcze nie daliśmy magicznych przedmiotów Indianinowi. Tak? Czyli troszeczkę do tyłu. Jesteśmy przed Indianinem i porozmawiajmy z nim. I tutaj tkwi chyba zagwozdka. Hej! Ostrzegałem ich, żeby nie zbudowali tu studia. Teraz zło pewnie zwycięży. Jakie zło? Złapał panią, wziął moją magię, próbuje wszystko podporządkować. Jaką magię? Dzida to machał, magiczna torba. I tutaj na filmie jest zasugerowane, żeby kliknąć, co chce zrobić. Pyk! Wojenną lancę. No i niestety. Potem poszedłem do... Pamiętacie, chodziłem od jednego do drugiego, do duchownego. Duchowny mnie odsyłał do szamana, szaman do duchownego. Dlatego, że niestety znowu jest błąd w liniach dialogowych. Tutaj dobrze klikamy, hej, jakie zło, jaką magię. I tu niestety okazuje się, że tutaj jest pytanie numer jeden, co chcę zrobić, to nie jest to, tylko tutaj torba. Ja myślałem, że tutaj chodzi o to, że ta torba to jest dalsza część zdania, ale oczywiście, jak się okazuje, nie pierwszy raz, jeśli oglądaliście filmiki, to już może wiecie, że też był taki problem z magiem w katakumbach. Też linia dialogowa była inaczej ustawiona. No więc klikamy w torba i mamy. Przynieś to do mnie, przynieś fajkę pokoju. Jak mam pomóc? Stworzę magię. Porozmawiaj ze świętym. Użyj torby, wołając ducha. Użyj lancy, by zabić zło. Wytnij serce tomahawkiem. No i to chyba o to właśnie chodziło. Pewności nie mam, ale myślę, że tak. I teraz słuchajcie, dajmy Indianinowi to, o co nas prosił, czyli tak, magiczną fajkę, wojenną lancę, tomahawk i woreczek, który jest na samym początku. Bo go nie ma. Czyżby nie miał woreczka i musiał się po niego cofnąć. A tutaj nie ma. Słuchajcie, nie mam woreczka. A przynajmniej go nie widzę.
Także idę. Idę po woreczek. No tak, no bo w poprzednim filmiku już go zdobyłem. A w tym, tak jak mówiłem, cofnęliśmy się. Ja idę po woreczek i zaraz wracam. No, już jestem. Jak widzicie, zajęło mi to dosłownie sekundę. Mam woreczek. Przekazuję go Indianinowi. No i co? Niech sobie chłopak poczaruje. To już znacie z poprzedniego filmu. Ale teraz w trochę innej kolejności, bo po czarach Indianin już z nami nie będzie chciał rozmawiać. Dlatego bardzo ważne jest, żeby najpierw z nim porozmawiać, wywołać tą opcję dialogową i dopiero później, żeby Indianin przyczarował. I po tych czarach pójdziemy do duchownego, wskrzeszymy go i poprosimy o wymalowanie pentagramu krwią. Zobaczymy, mam nadzieję, że to już wystarczy i będziemy mogli skończyć tą grę. Dobra, słuchajcie, mamy te trzy przedmioty. Indianin nam je pobłogosławił. Fajeczkę mu zostawiamy, niech sobie pyka. I słuchajcie, idziemy do duchownego. Ja jeszcze sobie w międzyczasie zrobię czar. No, w windzie też można czarować. Ja już go zrobiłem w zeszłym filmiku, ale tak jak mówiłem, cofnęliśmy się. Wiązać demona. On nam się przyda, jeśli oczywiście uda nam się Cerberusa wywołać. Mamy wiązać demona. Świetnie, słuchajcie. Idziemy do studia numer 3. No i teraz się wyda. O, sąsiad zaczął wiercić. Dziękuję ci, sąsiedzie. Wyczułeś sprawę. Chce mi pomóc czarami wiercenia, że pokonać Cerberusa. Miło mi. Jak wiecie, jest wiertarka w tej grze, ale chyba do niczego mi nie była potrzebna. Zresztą większość czarów tutaj nie była mi do niczego potrzebna. Okej, okay, trochę mi sąsiad stuka, trochę wierci. No dobra, tu nam też w grze stuka i wierci. Okej, okay, zapiszmy sobie grę. No i co? Stwórzmy czar Resurrection. Czyli zmartwychwstanie. A, chwileczkę. Ale potrzebujemy do tego czaru oczywiście. O, modlitewnik. Ciach. Teraz. Teraz już mamy wszystko, mam nadzieję. No i jedziemy. O, modlitewnik. Jajka. Wiadomo. Wszyscy wiedzą, że jajka są niezbędne do tego, żeby kogoś powołać z powrotem do życia. To jest oczywiste. Mózg. Co tam było jeszcze, słuchajcie? I niech no spojrzę. Aha, skalp Frankiego. Czy ja wziąłem ten skalp, czy go nie wziąłem, słuchajcie? No i znowu jestem, słuchajcie, mam skalp, mam mózg. Także nic już nam nie powinno zabraknąć do naszego czaru, który już sobie wyczarowaliśmy w zeszłym odcinku. Ale zrobimy to jeszcze raz, przynajmniej utrwali się w głowach. Dobra, i pyk. Dobra, i to jest ten czar. Jak to widzimy, obrazowo pokazany kwiatek ze zwiędniętego staje się, proszę, nasz kwiatek żywy. No i co? I teraz porozmawiajmy z duchownym. Ja sobie nagram grę, żeby nie było wtopy, słuchajcie. Chwila prawdy. Błogosławię cię, przywróciłeś życie, słudze Bożemu. Jest tu demon. To Cerberus. Jest! Jest! Tych dwóch brakowało mi.
tych dwóch linii dialogowych, słuchajcie. Cerberus, ta mitologiczna bestia, szaman będzie ci bardziej pomocny jak ja. I mamy jeden, już pogadaliśmy, dwa, powiedział, że mi pomożesz. O, tu są dwa. No, zobaczmy. Powiedział, że będziesz potrzebował mojej pomocy. Chwileczkę. Chwileczkę. Tu klikniemy. Tak, jest. Co chcesz, bym uczynił? Myślę, że wiesz. Nie wiem, może poszukasz w bibliotece rozwiązania tego problemu? Słuchajcie. Uwaga. Uwaga, bo jeszcze... Nie wiem, lepiej będzie, jak już pójdziesz. W jakiej bibliotece, proszę pana? Witam ponownie. Po krótkiej przerwie wracamy do Elwiry. Troszeczkę byłem zawiedziony, bo nie mogę się dogadać z kapłanem. Nie mogę wymusić na nim, żeby narysował mi pentagram. Ale przejrzałem sobie sieć i na The Walkthrough King.com znalazłem informację, że kapłan narysuje nam pentagram, jeżeli w bibliotece znajdziemy książkę o demonologii. No więc cofniemy się do biblioteki, ale zanim to nastąpi, to musimy z pokoju z zabawkami wziąć klocki, którymi to odciągniemy ducha od drzwi bibliotecznych. Już to kiedyś robiliśmy. I wtedy swobodnie sobie wejdziemy. Kiedyś już w bibliotece byliśmy, bo znaleźliśmy tam truciznę do piranii, która była w akwarium. Nie wiem, czy pamiętacie. Teraz musimy iść do biblioteki. Ja tutaj mam mapę. Gdzie tu jest biblioteka? Gdzie? Niech nas spojrzę. Parter. Ok, hall. Dobra. Ej, dlaczego ja wyszedłem? No, dobra. Czyli biblioteka jest po lewej stronie, słuchajcie. Tutaj hop. I teraz tutaj prosto jest pokój gościnny, a biblioteka jest tutaj. Zobaczmy. Tak, i tutaj jest ten duch, słuchajcie. I teraz dwa kroki od ducha mam postawić klocek. Postawić klocek, dobre. Właśnie sobie nagram grę, właśnie sobie zorientowałem się, co ja chciałem zrobić. Chciałem postawić klocek. Koło ducha. Nieźle, co? Dobra, ale zróbmy to, słuchajcie. O, i szybciutko, hop, do środeczka. Jest, słuchajcie. Kreatury z horrorów. Księga zawiera wiele ciekawych informacji o monstrach ze świata horroru. Nie. Szukamy, słuchajcie, mam nadzieję, że tłumaczenie będzie dobre. Szukamy książki o demonologii, o demonach. O, The Study of Demonology. Zupełnie nie rozumiesz, dlaczego coś takiego znalazło się w dziale humor. Czytałeś książkę? Nie. Ale jasne, znalazłem ją. Tak, litość nie jest wymuszana. Pada jak kropla deszczu z niebios na ziemi i wsiąka w głąb. Podwójne błogosławienie jest błogosławienie niemudanym i od niego wzięte. Okej. Okay. Czytałeś książkę, jak zrobię nie, to mi wychodzi, a jak zrobię tak, to chyba powinno być odwrotnie. Czytałem książkę, to znaczy, że czytałem i nie chcę czytać już jej. Powinno być, czy chcesz przeczytać książkę? Tak. No dobra. Słuchajcie, wychodzimy stąd i wracamy do kapłana. Może tym razem się uda. Zobaczcie, duch z powrotem sobie stoi przy drzwiach, a my idziemy. A my idziemy do kapłana. Tak, Elwiro. Już to mówiłem tyle razy, że jesteś po prostu tak nieznośna,
że mam ochotę ci normalnie. Oj, gdzie ja idę? Ja miałem iść do kapłana. Widzicie? To już jest... Z przyzwyczajenia szedłem do... Indianina, ale... Indianin mi do niczego nie jest potrzebny. Już... Już to, co poprosiłem, to mi zrobił. Wbijmy kod. Czyli pobłogosławił mi magiczne przedmioty. I teraz pójdziemy, słuchajcie, do kapłana. Może się uda. No nie wiem, nie wiem. Nadal tutaj drżę cały. Czy uda mi się wreszcie tą grę przejść? Wy tego nie wiecie, bo ja część materiału w ogóle wykasowałem. Część materiału w ogóle nie wrzuciłem. Tyle razy już tą grę przechodziłem na różne sposoby i kombinowałem, że naprawdę chciałbym ją skończyć. No dobrze, no zobaczmy. Ojejku, co ja robię? Zobaczmy. Czy nam się uda? Tutaj na dół klikam. Myślę, że wiesz. Może poszukasz w bibliotece rozwiązania tego problemu. A może tą książkę muszę wziąć, słuchajcie, o demonologii. Nie chce nam tutaj pomóc duchowny, ale cały czas nam mówi o tej bibliotece. Czekajcie, jeszcze spróbuję. No to spróbujemy jeszcze raz pójść do biblioteki. Po prostu wgramy sobie stan, który to był 48. Tak. I jeszcze raz wejdziemy do biblioteki. Jeszcze raz do biblioteki wejdziemy i sprawdzimy. I sprawdzimy, słuchajcie, gdzie są te klocki. Jest, są. Wrzucamy klocek, hop, i idziemy do biblioteki. Nowelka The Study of Demonology. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego coś takiego znalazło się w dziale humor. No i mamy. Litość nie jest wymuszana, pada jak kropla deszczu z niebios na ziemię i wsiąka w głąb, i tak dalej, i tak dalej. Mogę wziąć tą książkę? Nie mogę chyba. No poprzednio było to samo. A tutaj nie. Nic, tutaj nic nie mogę wziąć, słuchajcie. Jaką? Jaką książkę? Gdzieś, słuchajcie, muszę znaleźć książkę, której nie czytałem, widocznie jeszcze. O, tutaj nie ma nazwy książki. Co tutaj jest? Kreatury z horrorów. Nie wiem, no poczytam sobie tutaj, słuchajcie, postaram się. I
będziemy po prostu, jeszcze raz pójdziemy do Study of Demonology. No i czemu ja nie mogę tej książki wziąć tutaj ze sobą? Czekajcie. Co ja kliknąłem, że on mi tutaj... Gdzie ja kliknąłem? Tutaj? O! Tu kliknąłem. Może... Nie, no nie można tego mieć. O! Czekajcie... Jeszcze raz... Gdzieś mi się pojawiło... Teraz kliknę. No nie mogę jej wziąć. Dobra, przeczytam wszystkie książki, bo może znowu tłumaczenie było nie takie jak trzeba. O! Poczekajcie, jest! Jest. Czekajcie, gdzie to było? Kreatury z horrorów. Słuchajcie, antyczna sztuka i wiedza demonologiczna jest bardzo niebezpieczną formą magii. Metoda spreparowania demonicznego kręgu jest skomplikowana i trudna dla maga. Wszystkie etapy muszą zostać wykonane dokładnie, inaczej... To jest chyba to, słuchajcie. Najpierw musi zostać narysowane koło z krwi ludzkiej przez dobroduszczego kapłana. Słuchajcie, to jest chyba to. Ha, 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 ha. Teraz ustaw 10 czarnych świec na połączeniach linii. Tak, jest, to jest to, słuchajcie. Okej. Dobra. Słuchajcie. Wiem, o co chodzi. Ta-dam! Wychodzimy stąd. Myślę, że to było to właśnie. Znaczy, myślę. Mam nadzieję, że to było to. Oczywiście książka była trochę inaczej nazwana. Idziemy do kapłana, słuchajcie. Może teraz się uda. Czyli tytuł był inny niż treść. Zakładam, że treść była prawdziwa, właściwa. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. No to pogadajmy z kapłanem, no. Tak. Tak, to Cerberus. Jest! Narysuj pentagram z krwi ludzkiej, pobłogosław go! Jest! Teraz pytanie, czy się zgodzi? Okej, daj mi krew. Oto ona. Miejsce, gdzie jest wystarczająco dużo przestrzeni. Pójdę tam szybko, narysuję i poświęcę pentagram. Przyjdź tam jak najszybciej. Jest! Ruszyliśmy dalej! Juhu! Słuchajcie, gramy dalej. Ha, ha, ha! Uhuhu! Uff. Dobra, co dalej? Tadam, tadam. Dobra. Nie trzeba żadnej tam krwi z pumiska lać. Głupoty. Dobra. Co my teraz mamy? To już było. Indianin już był, słuchajcie. Dobra, idziemy na parking. Tam, tadam. Tam, tadam. Idziemy na parking, ruszyliśmy dalej, a już myślałem, że będzie po zawodach. Jak dobrze, że ja się nie poddaję tak łatwo. Chociaż było blisko, było bardzo blisko. Dobra, uwaga, uwaga, zapisuję grę. I zaraz przeczytamy, co dalej, słuchajcie. Dobra, wpiszemy nowy 50, niech będzie. Słuchajcie, więc tak. Uwaga.
Udaj się na parking i połóż 10 czarnych świec na pentagramie. Zapal je zapałkami. Użyj magiczną torbę w celu przywołania Cerberusa. Dalej rzuć czar Bind Demon, aby zatrzymać go w miejscu. Teraz rzuć w niego wojenną lancę. Zranisz go w końcu w swojej fazie, rzuć tomahawkiem w jego serce. W ten sposób zniszczyłeś okrutnego potwora w trzech głowach. Mamy zapałki? Są. Świece? Są. Czarbań demon jest. Lanca jest. Tomahawk. Tomahawk jest. Dobra, słuchajcie. Wychodzę. Trzymajcie za mnie kciuki. Uwaga. Jest pentagram. Cerberusie. Bój się. Nadchodzi Eddie Benz z kanału Retro Svetro. Są świece. Zapalamy świece. Jeszcze sprawdzę. Dobra. Zapalam zapalam zapałki. Zapałki. No, pudełko zapałek. Tak. I można wyłożyć się na... Czekajcie. Na zapałkach? Można? Można. Co trzeba zrobić, słuchajcie? Nie wiem. Świecę o zapałki? Czekajcie. Słuchajcie, kto by się spodziewał? Mamy użyć zapałek, ale żeby ich użyć, należy kliknąć na świeczkę. Aha. Świetnie. Jest. Dobra, słuchajcie, teraz... Woreczek. Słyszycie tę muzykę? Słyszycie tę muzykę, słuchajcie? Użyj. Cerberusie, przybywaj! Dobra, czekajcie. Czary, 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 czary! Gdzie są czary? No. Czekam. Mam na razie, słuchajcie, wszystko tutaj wygaszone. Czyżbym nie mógł czarować? Nie podoba mi się to. Czary. Jest! Pach! Dostał! Uwaga. Bind Demon. Dobra, związaliśmy go. I teraz włócznia. Throw. Rzuć włócznię, rzuć! Rzuć włócznię, gamoniu. Gramy znowu? Gramy jeszcze raz, słuchajcie. Drugie podejście. Uwaga. Jest. Dobra, słuchajcie, nie ma lipy. Tu trzeba wszystko sobie tak przełożyć, żeby było blisko, bo jak widzicie, czasu jest mało. Czary są ulatne, nie mogą być poruszane. Dobra. To od razu wrzucamy tutaj. Zapalamy. Dobra, i ja chcę mieć jeszcze u góry, słuchajcie, tomahawk. I woreczek. Dobra. Pierwsze co? Woreczek. Użyj. Dobra, i teraz zaraz rzucimy czar. Uwaga. Cerberus wychodzi. Dalej, pokaż się. Poczwaro. Kreaturo. Chodź tu. Dalej, dalej, dalej. No. Bind Demon. Cioch. I zaraz szybko, teraz trzeba, słuchajcie, rzucić tą. No. Troll. Jest!
dostał w samoślipie, słuchajcie. Uwaga. Dobra, coś tam, o serducho mu bije i w to serducho mam rozwalić tym toporem, czy tam tomahawkiem. Okej, okej. Jestem gotowy. Szybko. No jeszcze raz. Ach, nie zdążyłem. Jeszcze raz. Trzecie podejście. Do trzech razy sztuka. Uwaga. Pełna koncentracja, słuchajcie. Nie ma lipy. Teraz musimy zrobić tak, wszystko jak należy. Uwaga, jeszcze raz. Mhm. To jest pikuś, słuchajcie. To jest pikuś, co ja teraz robię. Ja tą grę, można powiedzieć, przeszedłem ze 4 razy. W cudzysłowie oczywiście. Tak długo w nią grałem, tak się namęczyłem, że po prostu... Dobra, koncentracja, słuchajcie. Ciach. Dawać mi świeczki. Są świeczki. Zapalić świeczki. Light. Good. Woreczek. Jest woreczek. Czekamy. Na Cerberusa. Trzeba być szybkim. Słuchajcie, szybkim. Wyłaź. Wyłaź. Mówię. Poczwaro. Duży jest. Ale pentagram go trzyma. Trzyma go tam w tamtym miejscu, słuchajcie. Normalnie bym od razu załatwił. Już wyszedłem bez pentagramu. No bo skąd miałem wiedzieć, że... Dobra, koncentracja. Że... Nie miałem pentagramu. Myślałem, że był. Uwaga. Throw. Rzucamy. Dostał w ślepia. Dobra. I teraz czekam tylko... Szybki ruch, słuchajcie. Klikam. Co jakiś czas. Czy już jest aktywny? Jest. Użyj. No. Serduszko, prosto. No dalej. Bum. Uwaga. Jest, słuchajcie. Udało się. Przeszedłem Elwirę. Piotrku. Zrobione. A Elwira co? Czeka na mnie. Sorry Elwira, już jestem żonaty, więc... No nie tym razem, dziewczyno. Chociaż akurat na tym screenie wyglądasz całkiem atrakcyjnie. Słuchajcie, przeczytajmy sobie. Well, Black Widow Studio is finally dog-free. And we can start casting next fall's lineup. Oj, coś mi tutaj przeszkadzają. Zamknę okno. The Amazing Big Studio. I can't tell you how much this means to me, but if you will just step into my office, I try to mime my gratitude. No, mówiłem już, że nie da rady. Okej, resztę nie przeczytałem. Ale powiem tak, słuchajcie. Udało mi się przejść tą cholernie skomplikowaną grę. Po pierwsze, Computer Studio, które bardzo szanowałem i ceniłem, i nadal to czynię, ale no jeśli chodzi o opis Elwiry, masakra. Opis w Computer Studio jest bardzo podobny do opisu na Amiga Lemon, aczkolwiek trochę się różni, a i tak nie da rady przejść ani z tym opisem, ani z tym drugim. Po trzecie, walkthrough na YouTubie. Też się nie da przejść. I wreszcie po piąte, szukanie w sieci gdzieś tam jakiejś informacji, gdzie na przykład uratowała mnie strona walkthroughking.com. A nie wiem, czy to będzie widać. Gdzie tutaj było napisane, że musimy przeczytać Demonology Book. Mnóstwo bugów w samej grze, czyli klikamy na Demonology Book, treść jest inna, klikamy na książkę z innym tytułem, a treść jest też jeszcze inna i okazuje się, że należy kliknąć nie na Demonology Book, tylko na inną książkę, w której jest treść, która nas interesuje, która popycha fabułę dalej. No, wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale tak to wygląda. Co dalej? Dialogi. Przetłumaczone tak, że jakby niedokładnie,
i musimy klikać w jakieś inne miejsca w zdaniu, gdzie mamy już jakby drugi dialog. Sami to widzieliście. No, niesamowite spiętrzenie trudności, ale w końcu się udało, jestem zachwycony. Nareszcie skończyłem Elvirę. Nie wrócę już do niej na pewno. Czy kiedykolwiek zagram w jedynkę albo w trójkę, nie wiem. Na razie mam dosyć Elwiry, bardzo się cieszę. Słuchajcie, jestem pierwszym Polakiem, który skończył tę grę, tak jak Piotrek powiedział. Bardzo się z tego cieszę. Przynajmniej na YouTubie oczywiście skończył tę grę, bo pewnie nie jedynym. Ale bardzo się cieszę. Czy was zachęcam do gry w Elwirę? Jeśli wiecie jak grać, to tak, ale jeśli nie wiecie, to ciężka sprawa. Świat Elwiry według mnie ma pewną niespójność. Jest to połączenie fantasy z czasami obecnymi i dla mnie był to taki dysonans troszeczkę. Aczkolwiek sama gra fajnie wykonana, grafiki świetne, sceny śmierci bardzo fajne. No, bardzo fajna bitmapowa grafika, także muzyka też ciekawa, jak słyszycie. Także grało mi się i świetnie ze względu na wizualia i na muzykę i tragicznie, jeśli chodzi o gameplay i o solucję. No, ale udało się skończyć. To było na tyle, słuchajcie. Dziękuję za wszystkie spędzone ze mną, cały spędzony czas ze mną przy Elwirze 2. Szczęki Cerberusa! Pozdrawiam was, to byłem ja, Eddie Man, z kanału Retro Spetro.